tylko wspomnę o przyczynach podniesienia tego tematu, które to przyczyny zawarłem w trakcie. Następnie rozpocznę od pewnych rudymentów, za co przepraszam. Natomiast jest mi to jest celowe, jest mi to potrzebne, żeby wyeksponować właśnie stanowisko, o którym będę mówił. Czy odwrót od naturalizmu w fizyce? Naturalizm jest pogodem, że wszystkim, co istnieje, jest natura i przyroda, więc nie istnieje inna niż przyrodnicza rzeczywistość. Naturalista wymaga, by wyjaśnienia wszystkich zjawisk były wyrażane w sposób uwzględniający jedynie ich naturalną przyczynę. Przyczyny naturalne, tutaj wkraczam na kontekst nauki, to te, które są dostępne poznaniu naukowemu. Nauka, w szczególności fizyka, stara się opisać rzeczywistość, bazując na obserwacji i eksperymencie, jako podstawie tworzenia konstruktów teoretycznych odnoszących się do zjawisk. I teraz ten problem naturalizmu pojawia się w książce Marka Steinera The Applicability of Mathematics, as a Philosophical Problem. Otóż Mark Steiner stawia zaskakującą tezę, iż współcześni fizycy w swej pracy odchodzą od naturalistycznej wizji nauki, gdyż, jak stwierdza autor, rzeczywista działalność naukowa fizyków pozostaje w sprzeczności z ich podstawowymi przekonaniami metodologicznymi i filozoficznymi, przy założeniu, że są naturalistami. Na poparcie swej tezy wskazuje na liczne przypadki znaczących odkryć z najnowszej fizyki, w których powstaniu decydującą rolę odegrała wyobraźnia ludzka, a nie fakty doświadczalne. Ten sposób odkrywania praw we współczesnej fizyce jest w jego przekonaniu antynaturalistyczny. W tym sensie, że bardziej polega na ludzkiej inwencji, na manipulacjach strukturami formalnymi, przy wykorzystywaniu matematycznych analogii, niż na metodach klasycznego empiryzmu. Takie podejście uprzywilejowuje ludzki, a nie przyrodniczy empiryczny punkt widzenia. Steiner uważa, że świadczy to o zwrocie ku antropocentrycznemu punktowi widzenia w metodologii fizyki. I teraz kilka takich rudymentów, mianowicie przynajmniej początkowo wielki, wspaniały mag fizyki arystotelesowskiej, antropocentrycznej. W historii kultury Zachodu wszystko, a więc także przyrodoznawstwo, zaczyna się od Greków. Pierwszym całościowym, w miarę spójnym spojrzeniem na całość przyrody była właśnie arystotelesowska kosmologia, która przez prawie około 2000 lat wyznaczała obowiązujący obraz wszechświata i reguły nim rządzące. W koncepcji Arystotelesa kosmos, jako to, co nas otacza, obraca się wokół Ziemi, zamieszkałej przez ludzi, stanowiącej centrum wszechświata. I w tym sensie kosmologia arystotelesowska miała charakter antropocentryczny. Antropocentryzm wyrażał się w przyjmowanej implicite tezie, że ludzie są w pewien sposób uprzywilejowani, że ludzki punkt wyjścia dla poznawczego widzenia świata jest wyróżniony, dominujący i właściwy. W świecie arystotelesowskim natura ciał niebieskich oraz zasady, którym one podlegają, różniły się od tych obowiązujących na Ziemi. Ciała niebieskie poruszały się ruchem ciągłym, po orbitach kołowych i zbudowane były z niezniszczalnej subtelnej substancji. Ten obszar wszechświata charakteryzował się niezmiennością i doskonałością. Na Ziemi w obszarze podksiężycowym zachodzić mogły zmiany i proces rozkładu. Ruchy występujące na Ziemi mogły być naturalne bądź wymuszone. Arystoteles utrzymywał, że ciała ważkie dążą do centrum wszechświata jako swego naturalnego miejsca. Płomienie z tego samego powodu mnożą się w górę ku sferze gwiazd. Jest to typowo teleologiczna interpretacja ruchu, opierająca się na potocznym doświadczeniu ludzi. Podst-
podstawowa struktura tłumacząca ruch naturalny nie różniła się od stwierdzeń typu pasterz podąża do swej chaty, bo chce odpocząć. A więc kluczowe dla arystotelizmu pojęcie ruchu naturalnego było więc antropocentryczne i prowadziło wręcz do antropomorfizmu w rozumieniu przyrody. Do połowy XVI wieku żaden uczony łacińskiego zachodu poważnie nie zakwestionował systemu arystotelesowsko-ptolemejskiego. Dopiero filozofowie natury, którzy w końcu XVI, na początku XVII wieku uznali system kopernikański, w sposób zasadniczy odrzucili antropocentryzm fizyki arystotelesowskiej. Dokonujący się wówczas przewrót kopernikański przeobrażał pogląd człowieka na wszechświat i jego w nim miejsce. Słońce zajęło miejsce Ziemi jako centrum ruchów planetarnych, a Ziemia utraciła swoją wyróżnioną pozycję. Proces ten oznaczał zarazem zmianę systemu wartości uznawanych przez człowieka oraz zmiany w sferze filozoficznej, religijnej i społecznej. Ludzie dowiadujący się, że Ziemia, na której żyją, jest tylko jedną z planet poruszających się dookoła jednej z wielu gwiazd, inaczej oceniali swoje miejsce we wszechświecie niż wtedy, gdy byli przeświadczeni, że Ziemia jest wyróżnionym i centralnym miejscem we wszechświecie. I teraz stwierdza Steiner. Koncepcja galileuszowsko-newtonowska nie tylko zaatakowała jawny geocentryzm nauki średniowiecznej, ale także zanegowała samą klasyfikację zdarzeń na niebiańskie i ziemskie. W ten sposób został dokonany został wielki krok w kierunku uniformizacji i obiektywizacji przyrody. Impuls temu procesowi dał Galileusz dzięki swym obserwacjom tam na Słońcu. Na podstawie obliczeń opartych na optyce matematycznej stwierdził on, to było takie pierwsze zasadnicze uderzenie w arystotelizm, że te plamy nie są oddalone od powierzchni Słońca, co wraz z innymi obserwacjami zasadniczo kwestionowało podstawowe arystotelesowskie rozróżnienie między fizyką nieba a fizyką ziemską. To zdarzenie można opisać jako początek destrukcji kosmosu, to znaczy jako zniknięcie spośród filozoficznie i naukowo nośnych pojęć koncepcji świata jako skończonej, zamkniętej i uporządkowanej całości. Całości, w której hierarchia wartości determinowała hierarchię i strukturę bytu wznoszącego się od mrocznej, ciężkiej i niedoskonałej Ziemi ku coraz wyższej doskonałości gwiazd i sfer niebieskich. Wszechświat Newtona to obszar, w którym nie ma jakościowych fizycznych różnic między nie Ziemią a niebiosami, w którym nie ma miejsca na celowość, a działają tylko przyczyny materialne, niezależne od ludzkiego cenia wpływu doświadczenia. Uprzywilejowaną formą wyjaśniania w modelu newtonowskim było odwołanie się do mechaniki i geometrii, co stworzyło dla fizyki możliwość całkowicie obiektywnej interpretacji zdarzeń, to znaczy niezależnej czy abstrahującej od warunków lokalnych. Zwolennicy nowego podejścia uznawali, że wszelkie rzeczywiste zjawiska przyrodnicze dadzą się ostatecznie wyjaśnić na podstawie zwykłych mechanistycznych przyczyn materialnych. A mechanistyczne wyjaśnienie przyrody nie dawałoby się połączyć z antropomorfizmem i animizmem tradycyjnej, a więc arystotelesowsko-scholastycznej filozofii przyrody. Można stwierdzić, że zasadna wiedza o świecie newtonowskim, straciła rys partykularnego podejścia ludzkiego, a zaczęła nabierać charakteru obiektywnego, a więc niezależnego od ludzkiego myślenia. I tu znowu odnoszę się do Steinera. Nowożytna rewolucja naukowa była buntem przeciwko antropocentryzmowi. I w konsekwencji fizyka zwróciła się ku naturalizmowi, znaczy antropocentryzmowi. I teraz znowu kilka takich podstawowych ściśle. Naturalizm w ontologii jest doktryną, zgodnie z którą istnieją wyłącznie przedmioty, cechy, zdarzenia, zjawiska należące do natury, czyli do przyrody. Z kolei przeciwstawieństwo, zdaniem antynaturalizmu ontologicznego, nadnaturalizmu, oprócz sfery przyrodniczej istnieją również byty wykraczające poza tę sferę, a więc zjawiska duchowe, Bóg, ponadczasowe obiekty abstrakcyjne, liczby, idee, wartości. Z kolei naturalizm metodologiczny jest poglądem, według którego
metody badawcze są lub powinny być takie same we wszystkich naukach. Czy te metody powinny być wzorowane na naukach przyrodniczych. W takim postawieniu sprawy implicyte zawarte jest przekonanie, że te przyrodnicze metody to są właśnie te właściwe. To są te właściwe. To jest próba narzucenia tych właściwych metod wszelkim innym naukom poza fizykalnym, poza przyrodniczym. Pogląd przeciwny, antynaturalizm metodologiczny, podkreśla swoistość nauk humanistycznych i odmienność celów i standardów badawczych tych nauk w stosunku do przyrodnictwa. I wreszcie naturalizm antropologiczny. Człowieka traktuje jako element przyrody, byt czysto przyrodniczy. Człowiek jest jednym z wielu gatunków przyrodniczych podlegających bez reszty jej prawom. To oznacza, że tak sądzę, że takie postawienie sprawy oznacza, że człowiek nie może wykroczyć poza porządek natury, nie może wyjść poza to, co go ukształtowało. Sama przyroda natomiast jest obojętna na ludzkie cele, preferencje i wartości, gdyż nie jesteśmy najważniejszym graczem na scenie przyrody. Naturalizm głosi tezę o poznawalności rzeczywistości fizycznej, czy szerzej przyrodniczej, ale w oparciu o naturalne, przyrodnicze, przyrodnie zdolności poznawcze człowieka. Naturaliści, może trochę upraszczam, ale wyznają albo zasadę empiryzmu genetycznego, tabula rasa, ewentualnie coś w duchu Lorenza, że nasz aparat poznawczy tak się ukształtował w wyniku długiego procesu przystosowawczego, że dysponujemy gatunkowo uzyskaną zdolnością, dzięki której możliwe staje się indywidualne zdobywanie doświadczeń. To, że nasz aparat poznawczy, to jest mój komentarz do naturalizmu. To, że nasz aparat poznawczy jest wynikiem przede wszystkim ewolucji biologicznej, sprawia, że jesteśmy, w cudzysłowie, uwięzieni w pułapce naszej własnej natury. Co sprawia, że być może rzeczywistość bardziej złożona niż ta, z którą mieliśmy do czynienia na sawannach Afryki, zawsze będzie dla nas poznawczo niedostępna. Więc makroświat, no. Z punktu widzenia naturalizmu wniosek taki jest nieuchronny. Naturalista wyklucza bowiem z góry jakikolwiek związek pomiędzy ludzkim umysłem a światem, przeświatem jako całością, z wyjątkiem takich związków, które są ukształtowane możliwe dzięki naturalnej selekcji. Otóż taki ten obraz i rozważenie konsekwencji tego, o czym powiedziałem, podjął się właśnie Mark Steiner. Stwierdzał, z punktu... jeżeli przyjmiemy punkt widzenia naturalistyczny, to każdy inny punkt widzenia, z punktu widzenia naturalisty, powinien być bezwartościowy. Schemat poznawczy, który nie wpisuje się w te założenia naturalistyczne, powinien z góry być skazany na niepowodzenie. Z naturalistycznego punktu widzenia przekonania odwołujące się do sił wyższych, do doskonałości, do piękna, do wygody, przeczucia, intuicji, olśnienia, powinny być nieefektywne. Podobnie jak to się dzieje w przypadku różdżkarza, który kierując się swą rzekomą właściwością czy też umiejętnością, tak naprawdę statystycznie powinien się mylić ciągle. Czasami może mu się udać, ale to jest przypadek. Podobnie teraz. Przechodząc na grunt fizyki współczesnej, idea, że możemy dokonać postępu naukowego poprzez studiowanie, na przykład, mówi Steiner, syntaksy lub innych formalnych własności języka teorii fizycznych, jest antynaturalistyczna. Idea jest tam. Przykładowo, symetrie naszej notacji, naszych wzorów, nie muszą odzwierciedlać symetrii tego, do czego ta notacja się odnosi. Przekonanie, że tak jest, podobne jest, twierdzi Steiner, do nadziei, że magia zadziała. I dodaje,
myśleć tak, myśleć, że tak jest, jest całkowitym antropocentryzmem. Tym niemniej stwierdza, cytuję, że prawdziwie wielkie odkrycia we współczesnej fizyce były możliwe wyłącznie dzięki porzuceniu, często niejawnemu lub nieświadomemu, naturalistycznego punktu widzenia. Steiner stwierdza wprost. Moim tematem jest antropocentryzm, a moim celem w tej książce, o której mówię, jest pokazanie, w jaki sposób uczeni całkiem niedawno i ze sporymi sukcesami przyjęli antropocentryczny punkt widzenia przy zastosowaniach matematyki. W związku z powyższym ciekawa będzie jego odpowiedź na pytanie, które zresztą sam zadaje, a dotyczące fizyki współczesnej jako nauki podstawowej. Jak fizycy odkrywali zadowalające teorie dotyczące obiektów odległych od percepcji i od procesów, w których mogli uczestniczyć, podlegając naturalnej selekcji? Chodzi o to, że skoro naturalista uważa, że mamy, dostępne jest tylko dla nas to, co kształtowało, co dane jest nam przez przyrodę, powiedzmy w wyniku naturalnej selekcji, to jak możemy odkrywać teorie dotyczące obiektów odległych od percepcji procesów, które ukształtowała naturalna selekcja. Chodzi na przykład o obiekty mikroświata, no chociażby cząstki elementarne, czy też obiekty megaświata, jakby rozpatrując kosmologię, kwestię na przykład zakrzywienia przestrzeni, do których nie mamy bezpośredniego dostępu, gdyż jako gatunek ludzki funkcjonujemy w świetle średnich wielkości. I Steiner odpowiada przez analogię i dodaje: z powodu zasadniczej niedostępności obszarów badanych przez fizykę, przez współczesną fizykę, uczeni nie mogą odwoływać się do analogii fizycznych, jak to czynili w przeszłości, kiedy badano ten właśnie świat średnich wielkości, wartości. Poszukują praw posiadających podobną matematyczną formę w stosunku do tych, które pojawiły się i dobrze funkcjonowały wcześniej. Sposób uprawiania fizyki XX wieku wskazuje, iż często nowe idee fizyczne pojawiały się dzięki metodzie hipotezy matematycznej. To jest mój komentarz. Wykorzystującej analogię matematyczną. To jest sformułowanie Steinera. Prawa już funkcjonujące fizycy starają się uogólnić, czy nawet zastąpić formułami analogicznymi, odwołując się do podobieństw w matematycznej strukturze formuły. Czy też, zdarza się, odwołując się do zewnętrznej w stosunku do treści, wyrażanych treści, do zewnętrznej symboliki zapisu, notacji. Podkreślmy, że chodzi o analogię między formalizmami wyrażającymi zależności fizyczne, ale te analogie dotyczą czysto matematycznej struktury wyrażeń. Przedstawię za Markiem Steinerem dwa rodzaje analogii, które w jego przekonaniu są, znaczy dwa rodzaje analogii bardzo często wykorzystywane, które w jego przekonaniu są głęboko antynaturalistyczne, a powtarzają się w rozważaniach dotyczących wielkich zagadnień współczesnej fizyki. Już muszę chyba szybko kończyć. Pierwsze nazwał pitagorejskimi, drugie formalistycznymi. Analogia pitagorejska to jest taka analogia, która może jednak dosłownie. Przez pitagorejską analogię rozumieją takie matematyczne podobieństwo między prawami fizyki lub innymi opisami, które nie dadzą się sparafrazować w języku niematematycznym. A więc pitagorejskie analogie, matematyczne analogie charakteryzują się tym, że są formułowane bez żadnych fizycznych podstaw. Tym niemniej, jak pokazuje najnowsza historia fizyki, okazały się niezbędne przy dokonywaniu nowych odkryć. Fizyk-teoretyk rozważa różne podobieństwa pomiędzy przeszłymi a współczesnymi postaciami praw lub te, które występują między różnymi dziedzinami. Na tej podstawie formułuje hipotezy matematyczne, które podlegają sprawdzaniu empirycznym. Z kolei formalistyczną analogię Steiner charakteryzuje w kategoriach czysto lingwistycznych.
jako taką, która jest oparta na syntaksie języka lub wręcz na notacji teorii fizycznej. Analogie takie formułowane są w oparciu o zewnętrzne, podkreślam jeszcze raz, zewnętrzne w stosunku do struktury opisywanej przez wzór matematyczny, zewnętrzne podobieństwa samego zapisu danego wzoru. Okazuje się, że w pewnych sytuacjach to notacja matematyczna właśnie, a nie struktura, jest podstawą analogii używanych w odkryciach fizycznych. Jest to w szczególności widoczne w przypadkach, w których notacja była używana bez odnoszenia się do wszelkich dostępnych interpretacji. To znaczy, że analogia dotyczy formy pewnego równania, a nie jego matematycznego znaczenia, czyli treści. Sukcesy, jakie odnosili fizycy, formalistyczne analogie są lub powinny być z punktu widzenia antynaturalistycznego w szczególności tajemnicze. Dosłownie jeszcze minuta, panie profesorze. Według Steinera zarówno pitagorejskie, jak i formalistyczne analogie, jak już powiedziałem, odgrywały kluczową rolę w podstawowych odkryciach XX wieku. Fizycy wykorzystywali struktury, a nawet wzory matematyczne, aby formułować analogie, formułować prawa, kierując się tymi analogiami. Twierdzę, pisze Steiner, że użycie matematyki do określenia podobieństwa i analogii w fizyce jest prawie tak antropocentryczne, jak użycie rozróżnień męski, żeński, ziemski, niebieski jako narzędzia klasyfikacyjnego. Dlaczego? Ponieważ samo pojęcie matematyki jest gatunkowo specyficzne. I dalej uzupełnia. Pojęcie matematyki jest antropocentryczne, gdyż poleganie na matematyce przy odkrywaniu praw przyrody jest odwoływaniem się do ludzkich standardów piękna i wygody. Tak więc jest to polityka antropocentryzmu. Niemniej jednak fizycy realizowali ją z wielkimi sukcesami. Aby wyjaśnić, w jakim sensie matematyka jest antropocentryczna, Steiner zadaje, co to jest matematyka? Jakie jest kryterium dla pojęć, aby były matematycznymi? Powołując się na opinię matematyków, Steiner stwierdza, że nie istnieje żadne obiektywne kryterium rozstrzygające, czy struktura jest matematyczna, a nie każdą strukturę uznajemy za matematyczną. A więc matematycy współcześni przyjęli wewnętrzne kryteria decydowania, czy badać strukturę jako matematyczną. Dwa spośród nich to piękno i wygoda. To, że czynnik estetyczny w matematyce jest konstytutywny, staje się truizmem dla społeczności matematyków. I kontynuuje. Nie ma ucieczki od konkluzji, że ludzkie odczucie estetyczne jest niczym innym niż preferencją specyficzną dla gatunku ludzkiego. Klasyfikacje takie jak piękny, brzydki są w każdym bądź w takim razie antropocentryczne, tak więc finalnie takimi są klasyfikacje matematyczne. Ostatnie zdanie. Ze względu na to, że matematyka, najważniejszy instrument rozwoju fizyki współczesnej, ufundowana jest na specyficznie gatunkowej, ludzkiej podstawie, Steiner uważa, że podejście antropocentryczne było koniecznym czynnikiem, co prawda nie jedynym, w dochodzeniu do wielkich osiągnięć dzisiejszej fizyki. W przyjemnej przeze mnie perspektywie, mówi to, podsumowuje Steiner, istnieje sens, w którym fizyczne i matematyczne badania są ostatecznie humanistyczne. Dziękuję. Jeżeli dobrze zrozumiałem, opozycja, którą pan profesor tutaj analizował, to jest nie taka, jaka by mnie interesowała naturalizmem, a nadnaturalizmem, ale naturalizm, a antropocentryzm. Przy czym jest do pewnego stopnia tamta opozycja też tutaj stosowana, ponieważ jak rozumiem, antropocentryzm jest przeciwieństwem naturalizmu z tego powodu, że człowiek jakoś przekracza przyrodę. Nie da się go zredukować, co tu wiecie, do świata przyrody. Tam to zawsze jest. Tak, ale przy tak szerokim rozumieniu antropocentryzmu te wszystkie działania dotąd klasyfikowane jako naturalistyczne w fizyce też są antropocentryczne, ponieważ w każdym przypadku, gdy się realizuje człowiek, w każdym przypadku tam wykonywania eksperymentu pojawiają się odniesienia tego rodzaju, jak nie wiem, czy prostota, czy symetria, czy coś jeszcze. Więc ta wizja niespecjalnie mi odpowiada. Ale ponieważ tu chciał
odnieść się do współczesnej fizyki, to trzy zdania, uwagi dotyczące nowej sytuacji metodologicznej w współczesnej fizyce, która komplikuje opisy metodologiczne i rozstrzygnięcia. Po pierwsze to znaczne rozdzielenie, także w czasie, prac teoretycznych i eksperymentalnych. To czasami jest co najmniej pół wieku. Powiedzmy, no, Einstein i Bose sformułowali koncepcję zmarzliny kwantowej w 1935 roku, po 50 latach, czy trochę więcej, zrealizowano eksperyment. Podobnie z paradoksami Einsteina-Bose'a Bose'a. Czy jak mamy no, jakże rozwiniętą matematycznie teorię hiperstrum, która na razie już 50 lat jest rozwijana, na razie nie ma żadnego empirycznego potwierdzenia. A w związku z tym pojawiła się pewna cierpliwość. Wiadomo, jak można to tak potwierdzić. Ale pojawiła się pewna cierpliwość w świecie fizyków, w związku z tym, że od czasu Einsteina mamy takie sytuacje, że oni uważają, że można realizować czysto teoretyczne zabiegi, ponieważ wcześniej czy później empiryczne rozstrzygnięcie będzie. A wcześniej ten odstęp czasowy prawie nie istniał, to był niewielki i stąd kłopot teraz z oceną poszczególnych działań. Ta wizja taka holistyczna, że to jednak całościowo te dwa elementy mówiąc, była lepsza. I ostatnia krótka uwaga o zamiataniu pod dywan. Otóż wydaje się, że to jest pewna metoda pracy także fizyków. Kiedy problem sprzeczności pomiędzy dotychczasową wiedzą a wynikami eksperymentów staje się poważny, to trzeba zrobić coś, by rzecz była prosta. Wprowadzenie pojęcia sprzątanie kwantowe bez wyjaśnienia mechanizmu żadnego jest schowaniem problemu pod dywan poprzez zgodę wszystkich, że będziemy to nazywać to sprzątaniem kwantowym. Tak nie pierwszy raz w nauce. Słowo grawitacja. Energia. Słowo grawitacja. Przecież nie wyjaśniłem tego mechanizmu. Nazwano to grawitacją. Wszyscy się przyzwyczaili i wiemy, że dlaczego tak się dzieje. No bo jest grawitacja. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest spontanie kwantowe. I stąd teraz to jest oczywiście antropocentryczne. Tak, to jest antropocentryczne, ale jednocześnie naturalistyczne. Tak bym to powiedział. Dziękuję. To są pojęcie siły przecież to jest antropocentryczne pochodzenie. Pan profesor mówi tutaj o tym oddzieleniu teorii i eksperymentów, prawda? I to myślę, że to jest jeden z głównych takich argumentów, prawda? Że jednak człowiek, który proponuje teorię, jakoś przekracza świat przyrody, jak ja wie, że ja dobrze zrozumiałem pana profesora, prawda? Bo potwierdzenie eksperymentalne to jest dużo, dużo drugi. On trochę przypomina argumenty Popera przeciwko indukcjonizmowi, prawda? Że, znaczy na rzecz antyindukcjonizmu. Zaintrygowało mnie nazwisko Steiner. W pierwszej chwili tak no, kojarzyłem go oczywiście z antropozofem Steinerem. Później nie wiem, tam był Max Steiner czy Mark. To jest angielski, austriacki, nie wiem. W każdym razie chodzi o to, że te ostatnie opinie właśnie, jak ja mam wygłaszać, które pan powtórzył właśnie, że matematyka jest polem ludzkim, właśnie takim polem gatunkowym nawet właśnie, no to klasyfikuję go w grupie ewolucyjnych. Epistemologów, tak. I czy rzeczywiście nie jest on chyba jednym z tych epistemologów właśnie ewolucyjnych? Choć mówił o fizyce oczywiście, ale akurat do tego... On się wyraźnie na ten temat nie wypowiada. Jest gatunkiem jest... właśnie powiedzmy poznawania i tak i... On na pewno jest... Dobrze zna się na fizyce, na pewno jest dobrym fizykiem. Przykłady, które podaje w książce są... bardzo precyzyjne, szczegółowo rozpatrywane i no wręcz aż uderzające, porażające tym, jak on pokazuje, że tu mamy wzór, bierzemy w, powiedzmy w fizyce klasycznej, bierzemy zewnętrzną formę tego wzoru. Tam są takie... Proszę, to The Applicability of Mathematics to jest a Philosophical Problem. 98 rok wydania. Ja ją, przepraszam, prawdopodobnie Amerykanin po angielsku pisze, więc natomiast ja już troszeczkę dawno tą książkę czytałem, natomiast to, co on jak gdyby sugeruje, że no, wydawałoby się, że skoro już ten antropocentryzm pierwotny został przezwyciężony,
idziemy drogą, no powiedzmy, wyznaczoną przez Kopernika, Galileusza, Newtona. Troszeczkę się to skomplikowało, ponieważ zaczynamy docierać do takich obszarów, które nie dadzą się ująć, no właśnie tak, dzięki temu, co, w co nas wyposażyła natura. To jak to się dzieje? I dlaczego? No, dlaczego to już? Bardzo dziękuję. Ja właściwie chciałem się przychylić najpierw do głosu profesora Szczucińskiego, który właściwie zasugerował raczej niż powiedział bezpośrednio coś takiego, że w tym rozumowaniu Steinera odgrywają rolę dwa kroki. Pierwszy to jest doprowadzenie do trywializacji pojęcia antropocentryzmu, że wszystko staje się antropocentryzmem, a potem w następnym kroku, następnym krokiem jest naciągane przeciwstawienie antropocentryzmu naturalizmowi. No ale w każdym razie na pewno nie bezpośrednio naturalizm się przeciwstawia. Znaczy przeciwstawieniem jest antropocenty. Ale ja chciałem o czym innym. Mianowicie był tam taki argument, że człowiek jest w stanie sięgać do rzeczy, które wykraczają daleko poza nasze gatunkowe doświadczenie, a tymczasem powinien się posługiwać pojęciami, które są wzięte z tego właśnie doświadczenia. No ale teraz, człowiek ma też zdolność do konstrukcji pojęciowej. Nie musi się posługiwać tym, co otrzymał w tym procesie ewolucji, tylko może z tego, co otrzymał, jeszcze budować bardzo wyrafinowane konstrukcje. No i one już mogą się to jest ten argument, że jest twórczy, nie, przekracza przyrodę. Jak najbardziej, że jest twórczy dlatego, że z tego, co otrzymał, że to, co otrzymał, nie jest tak sztywne, że z tego się nie da zbudować, tylko z tego się da zbudować. Jak ktoś dostał cegły, to od razu będziemy robić z niego architekta. Tak, ja to tak odczuciłem, ale w każdym razie od ewolucji człowiek dostał pewne podstawowe pojęcia, pewne podstawowe władze poznawcze, które jednak mają pewną elastyczność pozwalającą budować pewne rzeczy wykraczające poza tą dziedzinę, do której się naturalnie stosowały. Argument chyba jest taki, że to jest radykalne przekroczenie. Radykalne. Jeżeli ja to dobrze rozumiem, bo na przykład ten wieloświat, prawda? Nawet mówienie o innych alternatywnych światach, w których panują inne zupełnie prawa przyrody niż nasze, no to matematycznie, prawda? To można pokazać, jak to się robi. Matematycy nawet często mówią, że Pan Bóg stworzył liczby naturalne, matematyczne. W każdym razie istnieje problem, dlaczego człowiek, skąd to się bierze ta wielka twórczość człowieka, skąd się bierze? Jak to będą jakieś tam... Konstruowanie struktur było przydatne ewolucyjnie. Człowiek był w stanie dzięki temu antycypować różne wydarzenia w świecie naokoło siebie. Po prostu została cały czas Konrad Lorenz. Ale też antycypowanie tego, że lew tu z lewej podchodzi, prawda, to ja na drzewo. A tu loty kosmiczne. No zaraz, ale powiedziałem, że bo struktura wewnętrzna atomu, prawda, no jaka to antycypacja? Po prostu do rozwiązania tych problemów, które były z życia, potrzebny był ewolucyjnie aparat, który okazało się potem, że ma zastosowanie szersze. Po prostu on miał zastosowanie do tych problemów związanych z przeżyciem, ale okazało się, że można go także na inne sposoby wykorzystać. Jest tutaj pewien problem. W każdym razie myślę, że większy niż tu to przedstawiasz, prawda? Bo jeżeli jest zagrożeniem komar, no to nie musimy umieć budować bomby atomowej. To nasze możliwości znacznie przekraczają te ewolucyjne potrzeby, prawda? No tu
Mnie bardziej się podoba hipoteza Bielickiego i Fiołkowskiego, prawda, że to ci pierwotni ludzie tam dużo musieli biegać za uporwaną zwierzyną i baniak im musiał wyrwać duży, bo wskutek przegrzania się tam przepadały pewne połączenia, prawda? I teraz jak już nie musimy biegać za antylopami, mamy te baniaki, prawda? No to zajmujemy się filozofią, prawda? Ale przepraszam, a co ja powiedziałem? Dokładnie to samo. Proszę jeszcze jakieś, co prawda, już jesteśmy w przerwie, także jak ktoś chce jeść krówki, jeżeli one jeszcze są. Jeszcze są, ale już nie. Po korytarzu. O nie, no to puśćmy krówki. A co jeszcze? Ja chciałam tylko zapytać o jedno. Tu Państwo zwracaliście uwagę na ten aspekt epistemologiczny tego, co Pan mówił, a ja chciałam zapytać, czy ja dobrze rozumiem, że autor wskazuje, czy tam jeszcze mamy pewien aspekt ontologiczny, to znaczy, że czy chodzi mu też o to, że taka jest antropocentryczna, albo jakoś taka zbliżająca się ku temu natura rzeczy. Nie, tak daleko autor nie idzie, absolutnie. Natomiast twierdzi, że ten sposób postępowania, no tak, nie, chociaż to ten antropocentryzm jest zbyt szeroki, ale jest właśnie taki antropocentryzm. Natomiast co do ontologii, podejrzewam, że to jest taki, trudno, żeby powiedzieć, o jakimś realizmie. Cytuję jakichś psychologów ewolucyjnych, socjologów, nie, on się takich... Nie. On na twardym materiale teorii fizycznych pokazuje. Tak, ale jeżeli chodzi o problem, dlaczego człowiek potrafi coś tam myśleć, nie. Właśnie tu ci psychologowie, socjologowie, ewolucyjni. On się odwołuje ewentualnie do opinii fizyków, matematyków, którzy mówią, zresztą, drodzy Państwo, zauważcie, ksiądz profesor Heller napisał, znaczy swój zbiorek esejów zatytułował Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Profesor Stanisław Krajewski napisał taki esej Czy matematyka jest nauką humanistyczną? Więc jakby weźmy na przykład Stevena Weinberga Sen o teorii ostatecznej, to cały rozdział poświęcił piękno teorii fizycznej, więc a Steiner to wykorzystuje, mówi, jeżeli odwołujemy się do wygody, do piękna. A wygoda i piękno? Co jest? Piękno jest dla nas pięknym. Wygoda jest dla nas wygodna. Dlatego to jest takie ludzkie. W tomizmie to piękno jest czymś obiektywnym. Konstruujemy obiekty matematyczne, bo dają się konstruować, a to, że są piękne, to jest osobna kwestia. To tylko, że się coś komuś podoba w matematyce, to nie wystarczy do tego, żeby obiekt, który on skonstruował, dał się naprawdę skonstruować. Zgadzam się z panem profesorem, ale Steiner właśnie powołuje się, że wielu znakomitych matematyków od wielu lat mówi, co jest kryterium matematyczności. Piękną teorię. No to proszę pokazać jakieś... Komukolwiek, nie matematykowi, tą teorię matematyczną, czy rzeczywiście uznają za piękną. Matematyk ma swoje kryteria, on jest przywiązany do dziedziny, którą się zajmuje, i mu się to podoba i dla niego to jest piękne. No bo się na tym zna, no to taki sam argument można wytoczyć. No. Pokażcie ślepemu obraz malarza jakiegoś, dlaczego jest piękna. No nie wycenimy się. Dobrze, rozumiem, że dziękuję.